Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Cieszyna i mili goście. Maja. Ustawy rządowej, pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej konstytucji, która wprowadziła największą w dziejach Polski reformę ustroju państwa. I chociaż wydarzenia te są odległe czasowo, to nadal w naszej świadomości zajmują bardzo ważne miejsce. Uroczystości z okazji Konstytucji 3 Maja w Cieszynie to już tradycja. Jak donosiła Gwiazdka Cieszyńska, święto to dla Cieszyniaków poczuwających się do polskości, żyjących tutaj na przełomie XIX i XX wieku, było najważniejszym świętem narodowym, obchodzonym nie tylko w samym Cieszynie, ale w wielu miejscowościach, zwłaszcza na obszarze dzisiejszego Zaolzia. Chciałbym właśnie zwrócić Państwa uwagę na obchody rocznic uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Cieszynie przez naszych przodków. Jak ważny również dla nich był to dzień. Chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować. Wam wszystkim obecnym na dzisiejszych obchodach. Dziękuję, że jesteście z nami. Dziękuję pocztom sztandarowym, organizacjom kombatanckim, służbom mundurowym, harcerzom, oficjalnym delegacjom, młodzieży szkolnej, orkiestrze oraz mieszkańcom biorącym udział w tej uroczystości. Dziękuję, że możemy być razem na cieszyńskim rynku w tym radosnym dniu, który jest upamiętnieniem jednej z najjaśniejszych kart polskiej historii. Dziękuję bardzo.